nadciągnął piach znad Sahary. No dobra, to jedziemy do greckiego paczkomatu. Bardzo ułatwi nam pracę, ponieważ to... W pięknym miejscu to już jesteśmy. Termin mojego zabiegu został wyznaczony na... O matko! Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu w ten piękny świąteczny dzień. Mamy nadzieję, że upłynął Wam w rodzinnej, przytulnej, miłej atmosferze. No a my jedziemy odebrać naszego nowego gimbala i będziemy mieli w końcu możliwość, żeby nagrać tego vloga. Tak, no właśnie dzięki Wam, dzięki temu wsparciu, że jesteście, dzięki naszym patronom możemy szybko rozwiązywać takie sytuacje. Nie jest to tania rzecz, zapłaciliśmy 240 chyba euro. 250 euro już z przesyłką. No dobra, to jedziemy do greckiego paczkomatu. Mam nadzieję, że ten gimbal tam jest. Na pewno, przynajmniej tak mówił e-mail. Okej. Okay. I Marek jeszcze, bo Marek dostał SMS-a na swój telefon, bo użyczył nam swojego numeru greckiego, także jedziemy. Dzięki, Marek. No ale zanim pojedziemy, to Paweł musi jeszcze zaczepić gitarę. No oczywiście tak. Posadził ją między nas, po środku. No bo to jest moja druga kobieta, Monika. Ale pasów jej zapomniał zatem. No i prawie wybiła nam szybę. Jest, gotowe. Dawaj, Monia, bo gimbalek czeka. Piękną pogodę mamy, około 24 stopni, ale niestety nad Grecję nadciągnął piach znad Sahary. Po prostu jest białe niebo, bo można powiedzieć, że żółte, takie jakby zamglone. Samochody wszystkie zakurzone, włącznie z naszym ciapkiem. Dziwne powietrze jest, bardzo suche, takie zakurzone, warunki tragiczne. Na pewno na bieganie to nie jest dobra pogoda. Zjawisko to nazywa się kalima. Jest bardzo dużo komunikatów i w radiu, i w różnych mediach, żeby nie uprawiać sportów, że nie jest to zdrowe w tym momencie po prostu. Wszechobecny kurz, no wiadomo, zatyka drogi oddechowe, płuca. Także my sportów nie uprawiamy na razie. Już jesteśmy na miejscu. Gdzie potrzebny mam ten... pin, tak? Kod odbioru. Jać, cudem. Ciężka? Nie, leciutka. To dobry to znak. Poznaliśmy kilka ekip z Polski, no i polecili nam jedną miejscóweczkę i właśnie do niej teraz zmierzamy. Przyjechaliśmy na plażę Karatonas, ale zanim pokażemy Wam okolice, to musimy zjeść obiad, bo już jesteśmy bardzo głodni. Także mamy tu patatas bravas, czyli ziemniaczki, tak po hiszpańsku. Hiszpańskie danie papryką. I robię jakąś taką sałatkę na szybko do tego. Z jogurtem, tak jak wczoraj, z ogórkiem? Nie mamy jogurtu. A, dzisiaj wyżarłem już tam. No właśnie. No to trudno. Ja najchętniej to tego obiadu nie jadł, tylko zabrał się od razu za rozpakowywanie paczki, no ale Monika mówi, że musimy najpierw zjeść, bo możemy popadać z wrażenia. Ojej, się nie mogę doczekać. A oto i on, nasz nowy gimbal. Zhiyun Crane M2S. My mieliśmy Crane M2, służył nam przez 3 lata. I w sumie no, działa wszystko oprócz tego włącznika. No, no jak nie można włączać i wyłączać, no to, to nie ma roboty. Już nie będę chodził ze szpilką albo zagrawką. Czyli to jest nowszy model, tak? Tak, nowszy model, wzmocnione silniki. Jest jeden taki patent, który Wam za chwilkę pokażę, który jest po prostu fenomenalny i cieszę się, że firma wymyśliła coś takiego, bo to nam przysparzało najwięcej problemu. Zawsze w ustawieniu gimbala, a tutaj to wszystko jest naprawdę fajnie rozwiązane. Pięknie.
piękne pudełko. No fajnie, to jest zapakowane. Ten stary model też był tak zapakowany. Yes. Nówka Funkiel. Niestety włącznik jest ten sam. Nie. Nic nie zmienili. Nie zmienili tego, niestety. Ale widzę, że tak jakby był większy motor na dole. No i jeszcze jedna rzecz. Mamy światło LED-owe w gimbalu wbudowane. 1000 lumenów. I do tego jeszcze mamy kilka filtrów, którymi będziemy mogli tutaj zmieniać barwę tego światła, czyli na bardziej ciepłą albo na bardziej zimną. Przyda nam się to przy nagrywaniu naszych kulinarnych odcinków. Albo w ciemnościach. W czeluściach naszego ciemnego vana. Tu jest przycisk do regulowania natężenia światła w gimbalu. Możemy sobie go przyciemnić i rozjaśnić. Jest 5 pozycji. Ojejku, ale fajny. W ogóle jest lżejszy chyba niż ten mój stary. To jest rzecz, która bardzo ułatwi nam pracę, ponieważ na tej platformie jest aparat i tylko wsuwamy go w ten sposób i już jest utwierdzony na gimbalu. A wcześniej co trzeba było robić? Wcześniej trzeba było go po prostu położyć, na dole śrubkę przykręcić, znowu od początku wypoziomować, a tutaj dzięki temu to po prostu jest rzecz zbędna. Oj, oj, oj. I aparat będzie wyjęty. Wczoraj z ustawieniami gimbala zeszło mi się do późnych godzin wieczornych, ale dzisiaj witam Was w kolejnym dniu i zabieramy Was w bardzo piękne miejsce. W pięknym miejscu to już jesteśmy. Jest tu z nami około 6 ekip vanlife'owych z Polski oczywiście, także mam nadzieję, że razem spędzimy święta. A czy to drugie miejsce, w które idziemy, się okaże piękne, to zobaczymy. No ja jak zwykle wymyśliłem jakiś skrót. Mam nadzieję, że nam się uda przejść dosyć szybko. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie jesteśmy jeszcze w Atenach. Otóż termin mojego zabiegu został wyznaczony na 12 kwietnia na 8:30. Dostałem nowy adres. Byłem trochę zdziwiony, że nie będę w tym samym miejscu, gdzie miałem badanie robione. Okazało się, że lekarz po prostu wynajmuje salę w szpitalu. Także idę normalnie do szpitala na 8:30 rano. No i będę miał tam zabieg. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrą stronę i będę niedługo śmigał jak nowonarodzony. A to wszystko również dzięki Wam. Dobrze się w sumie złożyło, że dopiero 12 kwietnia, bo możemy na święta zostać tu, w tej pięknej okolicy. No i pogoda nam dopisała, bo przez to, że przyszło to gorące afrykańskie powietrze wraz z kurzem, ale kurz to przyszły, opad. Też, tak, przyszły też gorące temperatury, kurz opadł, a ciepełko zostało, także najbliższe dni słonko i wysokie temperatury. Dokładnie, rozkoszować się w tej pięknej temperaturce. No i oczywiście ze wspaniałymi ludźmi, bo jak zwykle udało nam się spotkać na naszej drodze życiowej cudownych ludzi i cieszymy się, że razem spędzimy ten czas. No i oczywiście wszystkich bardzo pozdrawiamy. Woda tylko, żeby z korka. Ale z kombinerkami by odkręcił. No ale nie mamy ze sobą. Niestety. Powoli zbliżamy się do celu naszej wędrówki. Już się przestraszyliśmy z Moniką, że furtka jest zamknięta, ale na szczęście jest otwarta. W sensie, że no nie na kłódkę. Zapraszam. Coraz bliżej. Dotarliśmy do starej pustelni Panagia. Jest ona umieszczona w skale i została wybudowana na miejscu starożytnego sanktuarium Akraja Hera. Idziemy do środka.
Mnie bardzo interesuje, jak tam jest. Wow. Trzeba naprawdę wejść w te skały. A tam są osy. Najpierw idziemy tu, Moni. Jak zwykle przy kościółku jest kapliczka. Uważaj, Paweł, bo tam jest stromo. No jest takie maleńkie pomieszczenie w środku skały, ale idziemy na górę. O matko! Co się stało? Co, nietoperz cię zaatakował? Nie no, tu jest mnóstwo tych os, pszczół. No pracują, wiosna idzie. Miejsce wywarło na mnie bardzo duże wrażenie. Jak sobie myślę, jak tu ktoś mieszkał, potem zrobili kościół. Widać, że tu cały czas się odprawiają jakieś nabożeństwa, bo są krzesełka, są świeczki, jest świeży wosk. Także nie to, że to miejsce jest zapomniane. Cały czas żyje. Super. Najgorsze, że żyją tutaj pszczoły albo osy, które wyłażą z każdej dziury. Mhm. Powoli zmierzamy na dół. Muszę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą odkryliśmy przez przypadek. Nie wiedzieliśmy, że to coś jest tutaj. Dla samego widoku warto tutaj wejść. Tam w dole plaża, przy której został ciapek. Trochę ta plaża przypomina mi plażę Olimpos z Turcji. Tam, gdzie wchodziliśmy na ognie Chimery. Też właśnie tak w takiej dolinie płaskiej, piękne drzewka. No cudowny jest tu krajobraz. Całkiem przez przypadek odkryliśmy tutaj ścianki wspinaczkowe. Cały teren wokół kościółka, jak widzicie, jest otoczony skałami, na których są szlaki wspinaczkowe. Jak widzicie, tutaj nawet są nazwy popisane. I od razu są gotowe zabezpieczenia. Także nic, tylko lina i naprzód. Nie trzeba żadnych tam wbijać w skały swoich zabezpieczeń. Tylko można użyć tych, które już są tutaj na stałe zamontowane. Ciekawe. W tamtym miejscu nawet jeszcze lina wisi, a obok druga. O, chyba to oni właśnie eksplorowali te skałki. Lecimy z powrotem, powolutku. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli ktoś z was lubi się wspinać, czy mamy takich widzów. Ja nie przepadam za takim sportem, jest dla mnie wyjątkowo ekstremalny i niebezpieczny. To jeszcze nie koniec. Dzisiaj wyleżeliśmy się cały dzień na plaży, więc jeszcze troszeczkę pochodzimy. Idziemy w kolejne fajne miejsce, pod górkę, a potem na dół, nad morze. Zobaczycie. A tu producenci tak popularnego w Grecji serka feta, który bardzo pokochaliśmy. No, trochę ich tu jest, tych producentów. Oczywiście to nie tylko one, no bo jest jeszcze z krowiego mleka, z owczego bodajże, ale z koziego też jest, więc... Wow! Ale śmigają. Takie ogonki mają fajne. Zatoka z każdej strony wygląda inaczej. Cały czas nas zaskakuje. Za każdym rogiem, jak się wyłania jakiś nowy widok, to po prostu jest przecudownie. A ten szlak to jest chyba mój jeden z ulubionych. Uwielbiam właśnie chodzić tak, że z jednej strony są góry, a z drugiej widok na morze.
i ten chłodny wiaterek relaksujący. Doszliśmy do kolejnego kościółka. Jest to kościół Agios Nikolaos Krasos Tisos. Znowu taki malutki, położony tym razem na zboczu góry, ale prawie nad całym morzem. Idziemy do środka. Takie maleńki. Malusieńki, nie? Matko, on ma chyba tyle miejsca, co Rafała i Moniki Kamper. Kilka metrów kwadratowych. Okazuje się, że kościółek ten powstał za czasów panowania Wenecjan w Naplion. Podobno jeden kapitan żeglugi, który przywoził tu wino do portu w Naplion, wpadł w taką ogromną burzę i modlił się, powiedział, że wybuduje kościółek, jeżeli tę burzę przetrwa. No i tak też się stało, burzę przetrwał, kościółek potem wybudował i nazwał go właśnie imieniem patrona żeglarzy, czyli Nikolaos Agios. Z racji tego, że kapitan przewoził wino, no to ciekawostką jest fakt, że podobno do budowy tego kościółka używał właśnie wina zamiast wody. Interesujące. Ciekawe. Dobra, trzeba uważać na głowę, bo ja już przywaliłam. Niestety. Aż mi się gwiazdki pokazały. I legenda na mnie zstąpiła. O, właśnie tu. No. Ja już teraz idę tak. No dobra, wracamy powolutku moniodowana, nie? Po prostu miejscówka nas rozbroiła na łopatki. Jedno z piękniejszych miejsc, jakie na razie widzieliśmy w Grecji. A to dopiero początek naszego zwiedzania. Jak z pocztówki. No. Ale słonko się już kili. Chyli ku zachodowi, Monika chciała powiedzieć. Kili. No kili czy chyli. Zachodzi w każdym bądź razie. Tak. I my zachodzimy razem z nim. Czyli idziemy do Wana. Już jesteśmy blisko Wana. Już nasz Wan jest tuż za nami. Życzymy Wam udanej reszty świąt. Mokrego śmigusa dyngusa. No i cóż, widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie zasubskrybować, dać jakiś komentarz i łapkę w górę. Także trzymajcie się i do następnego. Hej! Nad Grecję przyszedł Sahars. Kilka osób. Nie. Monia, leć!
small.